ciągu ostatnich 5 lat byłem i w regionie Wielkopolska, Wielkopolska Południowa, ale po raz pierwszy jestem na spotkaniu w Lesznie. Dla mnie najbardziej takim ważnym momentem dzisiejszego dnia będzie spotkanie ze związkowcami, mieszkańcami. Takie spotkania są najlepsze, wtedy naprawdę można wiele przekazać, ale także wiele się dowiedzieć. No ale dzisiaj też dla mnie bardzo ważne jest to, aby być wspólnie tutaj z Jarkiem Lange, który jest członkiem Komisji Krajowej, szefem regionu Wielkopolska, ale przede wszystkim członkiem Komisji Krajowej, no i od jutra nowym członkiem Rady Dialogu Społecznego, bo jak Państwo wiecie, jutro o godzinie 13 pan prezydent Andrzej Duda wręcza nominację nowo powołanej Radzie Dialogu Społecznego. Można powiedzieć, że to jest dziecko Solidarności, to myśmy w 2013 roku postanowili wyjść z Komisji Trójstronnej, argumentując to tym, że ta formuła poprzedniej Komisji Trójstronnej się wyczerpała. Wtedy nawet nie myśleliśmy, że faktycznie po 2 latach dojdzie do sytuacji, gdzie prezydentem będzie Andrzej Duda, który będzie wręczał nominację nowej Radzie Dialogu Społecznego, nowej formule tej Rady, która faktycznie ma wspaniałe narzędzie do dialogu społecznego, ale narzędzie to jest jedna rzecz, przede wszystkim najwięcej zależy od nas, od ludzi, którzy wchodzą w skład tej Rady Dialogu Społecznego, czyli związkowców, pracodawców i strony rządowej. To jest bardzo dobre narzędzie, bo nawet i pracodawcy, z którymi różne mamy stosunki, wypowiadają się o tej ustawie w samych superlatywach. Nawet jesteśmy chwaleni na forum europejskim, bo w Brukseli słyszymy słowa i pracodawcy na Business Europe i my na kongresie KZZ-u, że ta ustawa wyprzedziła epokę, że w Europie teraz po raz pierwszy ustawa, która faktycznie jest tak modelowa, która daje równe szanse wszystkim, bo jak dotychczas to strona rządowa była w tym dialogu uprzywilejowana, dlatego że przewodniczącym Rady Dialogu zawsze był ktoś ze strony rządowej, nominację wręczał premier, który faktycznie jako strona rządowa wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego. Rada ma narzędzia w postaci inicjatyw ustawodawczych, także już nie będę Państwu wymieniał, ale to jest tylko narzędzie, to jest tylko narzędzie. Dla mnie najważniejsze jest to, abyśmy faktycznie zmienili nie tą formułę, ale podejście do dialogu społecznego. Odbyło się 2 tygodnie temu pierwsze spotkanie takie organizacyjne na Limanowskiego po 2 latach. Byliśmy wszyscy pracodawcy, związkowcy i strona rządowa i wtedy ustalaliśmy sobie bardzo dla nas ważne rzeczy, czyli podział komisji, które pracują na rzecz Rady Dialogu Społecznego. I powiem Państwu, tych komisji jest 9. Rząd zgodnie z przyjętą zasadą nowej ustawy nie będzie przewodniczył żadnej komisji, nawet tak ważnej jak Komisja MOPowska, czyli Międzynarodowej Organizacji Pracy, którą rząd chciał. Ale wszystkie komisje podzieliliśmy z pracodawcami, Szanowni Państwo, w konsensusie. To już jest taki krok wielki do przodu, bo jak sobie przypominamy, Jarek był członkiem Komisji Trójstronnej, no to nie było nigdy tak łatwo. I kolejna bardzo ważna sprawa, że rząd i pracodawcy zrzekli się przewodniczenia Komisji Trójstronnej, mówię tu o przewodniczeniu, o pierwszym przewodniczącym, powiedzieli, jest to sukces związków zawodowych i wy jako związkowcy macie przedstawić waszego kandydata, właściwie kandydata, waszego pierwszego przewodniczącego, który powinien być z ramienia związków zawodowych. No to jest naprawdę bardzo dobry początek, obyśmy w tym duchu rozmawiali. Ale co jest jeszcze bardzo ważne, bo w poniedziałek spotkałem się z panem prezydentem Andrzejem Dudą odnośnie tego czwartkowego spotkania i także tutaj pan prezydent, który stoi na straży konstytucji, ale także dialogu społecznego, będzie miał w tej Radzie Dialogu Społecznego bardzo ważną rolę, oprócz tego, że powołuje, ale także będzie miał swojego przedstawiciela po raz pierwszy, bo dotychczas Rada Dialogu Społecznego nie miała w swoim gronie, tak właściwie Komisja Trójstronna, nie miała w swoim gronie przedstawiciela pana prezydenta. I pan prezydent powiedział jasno, że jeżeli będą problemy sporne, faktycznie, które będą trudne do rozwiązania na poziomie posiedzeń plenarnych Rady Dialogu Społecznego, on jest do dyspozycji, aby się włączyć, czy poprzez swojego przedstawiciela, doradcę do spraw dialogu społecznego, czy osobiście, w te problemy, żeby je rozwiązywać właśnie w duchu dialogu, nie demonstrować, nie biegać po ulicach, tylko po prostu usiąść
i te problemy rozwiązywać. A że one będą i będziemy się ścierać, to jest normalna rzecz. Obyśmy czaskali drzwiami, wracali, siadali, rozmawiali, przepraszam bardzo, godzinami, dniami, ale żeby z tego był efekt. Nie tak, jak było w poprzedniej komisji trójstronnej, że strona rządowa przychodzi i nas informuje, co ma zamiar zrobić, a my możemy tylko wysłuchać, napić się kawy i opuścić pomieszczenie. Tak to nie powinno być i mam nadzieję, że to się zmieni. I to sobie, panie redaktorze, szanowni państwo, obiecuję po tej nowej formule Rady Dialogu Społecznego. Jestem pełen, że tak powiem, optymizmu, a życie pokaże. Wszystko zależy od nas. My też doskonale o tym wiemy jako związkowcy, że musimy też w pewnych sprawach ustąpić. No na tym polega kompromis, że nie wszystko się do końca ugra. Tak było przy tej ustawie. Myśmy chcieli, aby ta ustawa jeszcze bardziej wyprzedziła epokę. Chcieliśmy, aby to była niezależna instytucja, tak jak Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, ale doszliśmy do kompromisu, że na końcu w przepisach przejściowych zapisaliśmy sobie, że po 24 miesiącach nastąpi rewizja tej ustawy, abyśmy już wtedy mogli powiedzieć, że jest to niezależna instytucja ze swoim finansowaniem, ze swoją logistyką, chociaż dzisiaj też jest ona już prawie niezależna, bo na Limanowskiego w Warszawie całe drugie piętro będzie do dyspozycji Rady Dialogu Społecznego i cały Departament Dialogu Społecznego z Ministerstwa Pracy jest przeniesiony do dyspozycji przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, czyli państwo widzicie, już jest ta wielka samodzielność, że to nie jest instytucja, za którą odpowiada i sznurki pociąga premier w osobie ministra pracy i polityki społecznej. Także jest to wielka, nowa jakość i z tego miejsca chcę podziękować jednej osobie rządu, bo to też trzeba oddać. I to jest pan minister Kosiniak-Kamysz, który naprawdę zrobił wiele dlatego, aby ta ustawa też powstała i abyśmy mogli faktycznie funkcjonować dobrze. I na końcu, szanowni państwo, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, ktokolwiek nim będzie, czy to będzie Piotr Duda, Jan Gus, Tadeusz Kwałka, będzie miał bardzo ważną rolę do odegrania w tym trudnym okresie w tej chwili po wyborach, bo faktycznie nie wiadomo, jak się sprawy potoczą, kiedy powstanie nowy rząd, jak ta sytuacja będzie wyglądać. A chcę państwu powiedzieć, że w tej ustawie także zapisaliśmy, że osoby z ramienia rządu, które będą pracować w Radzie Dialogu Społecznego, to są konstytucyjni ministrowie. Także to nie jest tak, że ta Rada Dialogu Społecznego będzie tak, jak dotychczas było podczas Komisji Trójstronnej, że minister finansów przyszedł na Radę, przychodzi na Komisję Trójstronną raz na dwa lata. Ona musi mieć swoją rangę. Ona musi mieć swoją rangę i z tego, co wiem, kogo przedstawiła pani premier, to jest tam minister skarbu, jest minister finansów, wiceminister finansów, minister pracy, polityki społecznej. Także to są naprawdę osoby, jak ustalimy coś na tej Radzie, no to faktycznie to będzie realizowane i przede wszystkim o to chodziło, bo dotychczas przychodzili pracownicy poszczególnych ministrów z całym szacunkiem dla tych pracowników, ale oni po prostu nie mieli możliwości jakikolwiek podejmowania na tej komisji trójstronnej decyzji. I być może warto jeszcze dodać dwa elementy, które są oczywiście poza tymi elementami formalno-prawnymi, one są bardzo ważne dla Solidarności, bo oczywiście to, że zapisaliśmy w tej ustawie i to, że jesteśmy głównym inicjatorem i tymi, którzy współtworzyli tą i tworzą tą ustawę, to oczywiście jest jasne, ale tam są zapisy, które są oczywiście bardzo dobre. Z jednej strony i to, co dla nas jest ważne, dla Solidarności, żeby partnerzy, którzy konstytuują dialog społeczny, byli równouprawnieni, żeby nie było partnera, który jest w jakiś sposób ekstra uprawniony, tak jak było do tej pory, patrząc z perspektywy doświadczeń naszych, rząd taką rolę pełnił. Druga rzecz, również bardzo ważna, o czym przed chwilą tutaj przewodniczący Piotr Duda mówił, to jest kwestia rangi tego dialogu społecznego i to jest również zapisane, ale są dwie rzeczy, które nie sposób zapisać w ustawie, a które są niezwykle ważne dla nas. Pierwsza sprawa to jest kwestia szacunku dla partnerów dialogu społecznego i rzeczywiście nie sposób tego zapisać, ale z drugiej strony widzimy, że ta zgoda, o której też tutaj Piotr Duda mówił przy konstytuowaniu tego dialogu, wydaje się, że jest szansa na to, że właśnie taka procedura i taki sposób funkcjonowania tej nowej Rady Dialogu Społecznego będzie i będziemy mogli rzeczywiście tworzyć dobre zręby właściwego traktowania partnera. I trzecia rzecz jest najważniejsza. Dialog jest wtedy, kiedy kończy się kompromisem. Do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji, dlatego też w 2013 roku po prostu zrezygnowaliśmy z udziału, bo nie było sensu. Chcemy, żeby ten dialog rozwiązywał właśnie problemy pracownicze, problemy społeczne i problemy w Polsce poprzez kompromis.
I to jest dla nas niezwykle ważne. Tych rzeczy dwóch nie można zapisać, ale mam nadzieję, że styl pracy tych, którzy konstytuują tą nową, albo będą konstytuowali tą nową Radę Dialogu Społecznego, właśnie będzie taki. Będziemy bardzo starali się jako Solidarność dbać o to. Z taką wielką, już jedno zdanie, tylko taką wielką satysfakcję miałem w Sejmie, gdy głosowano tę ustawę, gdy poseł sprawozdawca z komisji, czyli pani poseł z Platformy, pani Żygłocka, mówiąc o tym projekcie ustawy, mówiła, że Solidarność i Związki Zawodowe w 2013 roku, wychodząc z Komisji Trójstronnej, zrobiła wielki, milowy krok w kierunku nowej formuły Rady Dialogu Społecznego. A ja sobie przypominam, gdy wychodziłem z tej Komisji Trójstronnej, zostałem przez polityków Platformy i nie tylko, bo oberwało mi się także przez niektórych dziennikarzy, nazwano mnie bandytą politycznym. Się okazało po 2 latach, że faktycznie to, co żeśmy sobie zaplanowali, się sprawdziło, bo rozmawiamy i z pracodawcami, którzy w pewnym momencie powiedzieli, że myśmy nie wierzyli, że wy wytrzymacie tak długo. Myśleliśmy, że wrócicie z powrotem do Komisji Trójstronnej. Okazało się inaczej i to jest dla nas bardzo ważne, bo cały czas w Komisji Trójstronnej, czy to mój poprzednik Janusz Śniadek, czy to ja jako szef Komisji Krajowej, zawsze na tym forum plenarnym mówiliśmy sobie, czy na zespołach roboczych, że zaczniemy pracować nad nową formułą dialogu społecznego. I gdybyśmy tkwili w tym dialogu i pracowali nad nową formułą, to byśmy pracowali nad nią jeszcze kolejne 20 lat. Nigdy nie kończące. A skoro ona przestała funkcjonować, no to trzeba było się wziąć do pracy. Myśmy przygotowali jako Solidarność projekt tej ustawy, później ciężkie pół roku rozmów ze związkowcami, z naszymi partnerami, później kolejny rok czasu rozmów z pracodawcami. No i ostatnie szybkie pół roku rozmów z rządem. Się okazało, że nie wywrócili tego do góry nogami, że tutaj też właśnie ukłon w stronę pana ministra Kośniaka-Kamysza. No i mamy dzisiaj ustawę, jutro jest ten wielki dla nas moment, gdzie prezydent wręczy nominację i odbędzie się pierwsze takie uroczyste organizacyjne spotkanie właśnie w Pałacu Prezydenckim, co jest dla nas, że tak powiem, takim bardzo ważnym momentem w naszym życiu związkowym. Ale tak jak mówimy, tak mówi Jarek, to jest tylko narzędzie. Ilu członków komisja będzie liczyć? Panie doktorze, szanowni państwo, 57 lub 59. To są te same parytety, także tutaj strona rządowa, pracodawców. To są pracodawców, są 4 organizacje, czyli Lewiatan, BCC, Rzemiosło, Pracodawcy RP, Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, no i strona rządowa i przedstawiciel pana prezydenta. Także 57 lub 9 osób, dokładnie nie pamiętam. Dlatego poszczególne komisje zostały także podzielone. Dzisiaj mogę powiedzieć, że za komisję MOPowską przewodniczył będzie tej komisji przedstawiciel NSZZ Solidarność. I co też jest, ma wielki wymiar, że te wszystkie raporty dotyczące polskich pracowników, polskiej pracy, które zawsze są na plenarnym posiedzeniu MOP-u w Genewie relacjonowane, będzie o tym mówił nie wiceminister pracy, nie minister pracy, tylko już mogę powiedzieć wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, bo to ta osoba będzie przewodniczyła Komisji MOP-owskiej. Także naprawdę wielka jakość, wielka zmiana. Rząd się czymś podzielił, co jest dla nas bardzo ważne. Z jednej strony nobilitacja, ale z drugiej strony wielka odpowiedzialność. Pierwszy przewodniczący ze strony związkowej, drugi przewodniczący ze strony pracodawców. Po roku jest zmiana, rząd i znowu taka rotacja co roku. Uważam, że jest to jak najbardziej bardzo dobra formuła do przyjęcia. Zresztą tak żeśmy sobie postanowili, tak będziemy funkcjonować. I co dla nas, szanowni państwo, jest bardzo ważne, mówię o tym kompromisie, na który poszliśmy, bo myśmy w pewnym momencie chcieli, aby strona pracodawców, ich reprezentatywność, aby wejść do Rady Dialogu Społecznego, równała się zdolności układowej, bo mamy problem w naszym kraju z układami ponadzakładowymi, że nie mamy drugiej strony, pracodawcy nie chcą się z nami podpisywać ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, tak jak to jest w Skandynawii, czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Austrii, gdzie prawie 90% pracy jest pokryta układami zbiorowymi. Niestety póki co pracodawcy nie są w stanie spełnić, nie są zainteresowani spełnić tego warunku, bo chociażby taka instytucja jak BCC faktycznie nie mogłaby wchodzić w skład Rady Dialogu Społecznego, bo ona nie zrzesza pracodawców. To jest typowa instytucja
lobbystyczna i tylko tyle. Dlatego chcieliśmy jak najszybciej, aby ta nowa formuła Rady Dialogu Społecznego rozpoczęła swoje działania, ale na pewno na tym nie spoczniemy. Będziemy chcieli, żeby faktycznie pracodawcy się zrzeszali i żeby byli dla nas stroną w układach zbiorowych. Żeby kodeks pracy był, ale żeby on był taki cieniutki, żebyśmy wszystko zapisywali w ponadzakładowych układach zbiorowych pracy. Bo są, tak, bo są branże, na które stać na to, aby faktycznie pracownicy mogli więcej zarabiać i chodzi o to, żeby ci pracodawcy się zrzeszali. No i oczywiście dla nas bardzo ważne jest to, udało nam się przez te ostatnie 5 lat lobbować w Europie wśród związkowców, aby faktycznie płaca minimalna była bardzo ważnym aspektem i bardzo ważnym problemem dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i aby płaca minimalna była z poziomu kraju, przed czym się bronili Niemcy, a dzisiaj Państwo widzicie, jest płaca minimalna w Niemczech, nie tylko w poszczególnych landach, ale na poziomie całych Niemiec i to jest dla nas bardzo ważne, ale co jest dla nas też istotne, to co mówi komisarz, to co mówi szef Komisji Europejskiej, pan Jean-Claude Juncker, mówi o taka sama praca, taka sama płaca. To troszeczkę przesadza, my się z tym oczywiście zgadzamy, ale dzisiaj sobie nie wyobrażamy, chociaż dla związkowca to by było, że tak powiem, miód na serce, aby dzisiaj płaca minimalna w naszym kraju była taka sama, jak jest w Niemczech. Jest to nierealne, ale my mówimy o dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej płacy minimalnej we wszystkich państwach Unii Europejskiej na poziomie 50% albo 60% mediany przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju. To jest do osiągnięcia i w tym kierunku chcemy iść, w tym kierunku będziemy wszystko robili, aby to tak wyglądało. I co najważniejsze, ponadnarodowe układy zbiorowe pracy. Mówimy o wielkich korporacjach, tu przecież w województwie, mówię tu o Volkswagenie i tak dalej, które to korporacje przychodzą, zakładają biznes w naszym kraju, bo widzą jeszcze co? Tanie koszty pracy. My w tej chwili chcemy, aby te płace w naszym kraju rosły szybciej, to jednym z takich elementów to są właśnie ponadnarodowe układy zbiorowe pracy.